Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje parafialne. Dzisiaj proboszcz na 10:30 udzielił pierwszeństwa księdzu rekolekcjoniście, ksiądz dr Jerzy Marcinkowski, przewodnik z Kielc. Jest takim, można powiedzieć, kapłanem z pierwszej linii, bo jest też proboszczem, nie jest zakonnikiem, tylko takim księdzem decyzjalnym. Ma dużą parafię w Kielcach, też prowadzi, więc jak to się mówi, wie, co w trawie piszczy wszystko i też myślę, to słowo jego będzie takie konkretne, nie tylko takie samo, że święte to musi być, ale trzymające się życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, ja was witam serdecznie i pragnę podziękować pasterzowi waszej wspólnoty parafialnej tu w Gdańsku, księdzu Zygmuntowi, za to zaproszenie i obdarzenie mnie zaufaniem, abym mógł przemawiać, głosić te rekolekcje tu w waszej parafii, do waszych rodzin, do waszej wspólnoty. Chciałbym wam najpierw powiedzieć, że czuję za sobą także wsparcie moich parafian, których na te dni pozostawiłem pod opieką księży wikariuszy. Pozostawiłem także z tą propozycją i z tą myślą, abyśmy złączyli się, my parafianie, tu w Gdańsku i tam w Kielcach, czując, że jesteśmy jedną chrześcijańską rodziną, przeżywającą czas Wielkiego Postu, odkrywającą na nowo moc Bożego Słowa i ogrom Bożego Miłosierdzia. Więc chcę, żebyście wiedzieli, że moi parafianie dzisiaj za was się modlą, za wasze rodziny, za to przeżycie rekolekcji. Sam też byłem kilka dni temu w naszym sercu, w naszym punkcie najważniejszym naszej świętokrzyskiej diecezji, na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich, gdzie już od wieków przechowywane są te najcenniejsze relikwie, relikwie drzewa Krzyża Świętego. To właśnie tam, w tych dniach, pielgrzymują tak licznie i nasi wierni, i także już z różnych miejsc w Polsce, wracając niejako do tego pierwszego i najważniejszego sanktuarium, sanktuarium krzyżowego. I odkrywamy w sobie jakoś na nowo, że owszem, jesteśmy narodem głęboko maryjnym, z wielką czcią dla Matki Bożej, ale jesteśmy także narodem pasyjnym i mamy w wielkiej czci i krzyż, i drogę krzyżową, i gorzkie żale, i to głębokie przeżywanie także pasyjnych misteriów Jezusa Chrystusa. Modlą się także za was siostry karmelitanki z klasztoru kontemplacyjnego, który jest na terenie naszej parafii, i siostry dominikanki, i inne wspólnoty, które prosiłem także o modlitwę. To wszystko dzieje się w szczególnym czasie. W szczególnym czasie, który przeżywamy tak my, jak i wy, w tym świecie bardzo trudnym. W tym świecie, który dzisiaj doświadcza swego rodzaju chaosu, zamieszania, wielkiej burzy informacyjnej. A w czasie tego wielkiego zamieszania także działa ten, który jest ojcem wszelkiego chaosu, wszelkiego kłamstwa i szatana. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli nie wierzysz i chcesz dostarczyć jego działania, to otwórz dzisiaj wiadomości w radio, w telewizji, w codziennej gazecie, a zobaczysz, że on jest, że on miesza. Dlatego w tym wszystkim musimy także odnaleźć wielką moc, aby przeciwstawić się złu, a żeby zobaczyć, że nie jesteśmy tylko sami, że nie jesteśmy ludźmi smutnymi, którzy zostają przygniecieni tymi złymi wiadomościami, które każdego ranka napływają z mas mediów, z środków masowego przekazu, które zasmucają nas i czynią jakoś podatnymi ku temu, żeby opuścić głowę i oczy ku ziemi i poddać się. A chrześcijanin jest zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Chrześcijanin jest człowiekiem optymizmu, radości i z taką perspektywą musimy spojrzeć także na nasze życie.
Żyjemy i przeliczamy jakoś dni naszego życia. Do jednego sklepu, który nazywano sklepami jubilera, w wielkim mieście weszła młoda dziewczyna, młoda kobieta. To historia autentyczna. Podeszła do tych przeszklonych lat, za którymi sprzedawcy jubilera oferują swoje bogate rzeczy, cenne precjoza, pierścionki, naszyjniki, ale także i zegarki, wiecie, co tam można kupić. Ona pochyliła się nad tymi przeszklonymi ladami, nad którymi były wyłożone różnego rodzaju zegarki. Sprzedawca, który obserwował swoich klientów, szybko zauważył jej zainteresowanie, podbiegł i zaczął oferować to, co tam mieli najlepszego. I mówił, że oto mają i te zwykłe, tradycyjne zegarki, które są nakręcane, i takie na bateryjkę, które będą chodziły dość długo, i takie, które są elektroniczne, które potrafią łączyć się z satelitą i automatycznie ustawiać czas. Inne mają w sobie budzik, jeszcze inne potrafią liczyć nawet bicie serca i rytm naszego pulsu. Zaczął mówić, a ona mówiła, proszę pana, taki bardzo prosty, zwyczajny zegarek. Zaczął więc od drugiej strony mówić, wie pani, tutaj są rzeczywiście proste zegarki, ale może weźmie pani coś lepszego. Mamy nawet takie, które mają gwarancję na 3, a nawet i na 5 lat możemy dać gwarancję. Wtedy ona posmutniała, jej twarz stała się bladą. Popłynęły po jej policzkach łzy i powiedziała, proszę pana, proszę mi dać najprostszy zegarek, taki na tylko roczną gwarancję. Byłam wczoraj w szpitalu onkologicznym i potwierdzili mi badania, że wykryli u mnie ciężką chorobę krwi, białaczkę. I powiedział mi lekarz, że gwarancja na moje życie to właściwie tylko jeden rok, jak wszystko dobrze pójdzie. Dlatego ten zegarek z roczną gwarancją zupełnie wystarczy. Drogi bracie, droga siostro, jakiż paradoks tego dzisiejszego świata. Potrafimy dać gwarancję na martwe rzeczy, na 3, na 5, może na więcej lat. A nie potrafimy dać gwarancji na swoje życie tu na ziemi, nie tylko na rok, ale może nawet na miesiące i dni. Dlatego także w tym wszystkim trzeba spojrzeć, że to jest odpowiedni czas, który Bóg daje tobie i mnie. Daje ten czas, ażebyś te gwarancje może tutaj przedłużył, bo to, że Pan Bóg pozwoli użyźnić glebę twojego serca, że ją nawodni, że ją otoczy ziemią bardziej i zaczniesz przynosić owoce, to będzie także przedłużenie tej gwarancji nie tylko na te ziemskie dni, ale także na życie wieczne, na niebo. Ku temu jako chrześcijanie jesteśmy powołani. I choćby dzisiaj reklamy głośno krzyczały i powtarzały jeszcze raz, poznaj siłę swoich pieniędzy, czas to pieniądz, to jednak my chrześcijanie musimy głęboko uwierzyć, że czas to miłość, że czas to ta miłość, którą ofiarowałeś drugiemu człowiekowi, którą dałeś w swojej rodzinie, to poświęcenie twojej pracy. Czas to także Bóg i miejsce dla Niego. Chcemy więc tę gwarancję tutaj niejako przedłużyć, przez to, że moje i twoje życie duchowe ożywimy i przygniemy do Boga, który jest bogaty w miłosierdzie, i zapomni brak twojej troski, zapomni te chwile, które skazałeś się sam niejako także na suszę swojego życia, na brak wody, na brak tego życiodajnego pożywienia. On teraz kolejny raz daje ci tę szansę, ażebyś odkrył, że z Nim można wszystko, że On jest tym, który prowadzi cię przez życie i zapewni ci życie na wieki. Amen. Thank you.
dniach, od 11 do 13 marca bieżącego roku, nasza wspólnota Maranata będzie miała tu rekolekcję w tej parafii właśnie na jesieniu. I w związku z tym chciałbym powiedzieć coś na temat samych rekolekcji oraz naszej wspólnoty. Rekolekcje Maranata, albo inaczej rekolekcje wyzwolenia w Jezusie Chrystusie, mają na celu doprowadzić uczestników do wiary w Jezusa, a jeżeli już wierzą, to do umocnienia tej wiary, do przyjęcia Jezusa jako Pana, ażeby Jezus mógł uzdrowić człowieka, mógł uzdrowić fizycznie i duchowo. Rekolekcje są takie nowego typu, to znaczy weekendowe, i prowadzą te rekolekcje nie księża, to znaczy nie tylko ja, ale również świeccy. W sobotę uczestnicy są cały dzień zajęci, od 9 aż do 19. Tutaj mamy 9 takich kateches. Będziemy o tym mówić. W jaki sposób Jezus chce nas wyzwolić właśnie. Też mamy tam taki numer, można powiedzieć, spotkanie w małej grupie, w której można dać świadectwo, czy spotkałem Jezusa w swoim życiu. Celem naszej wspólnoty Maranata, która powstała w 1997 roku, jest ewangelizacja i katechizacja dorosłych, to znaczy całoroczne spotkania, 2 spotkania w ciągu miesiąca. Przy czym nie są to wykłady, nie są to lekcje, są to rozmowy. Rozmowy, jakich ja nauczyłem się w oazach, Światło Życie. Również mamy rozmyślania, uczymy się rozmyślać, czyli tak zwane lekcje divina, Boże czytanie. Mamy jakiś tekst z Ewangelii, rozważamy go, no i dyskutujemy na temat tego tekstu. Mamy też jeszcze trzeci rodzaj spotkań, biblijna rewizja życia. A więc mamy jakiś krótki tekst i zastanawiamy się, jak to nauczanie Jezusa, tą zasadę wprowadzić w życie. Zapraszam na nasze rekolekcje, mówię to takie nadzwyczajne, weekendowe, na których często dzieją się znaki. Nawet powiem, że nie często, ale zawsze. Zawsze dzieją się takie znaki obecności Ducha Świętego. I to jest niezwykłe, można powiedzieć. Można było oglądać w Galerii Mariackiej w Gdańsku wystawę prac malarskich Elżbiety Rucińskiej. Wystawa zatytułowana była Ikony i Madonny Gotyckie, a trwała od 25 lutego do 1 marca 2016 roku. Odwiedziliśmy galerię w dniu otwarcia wystawy, aby zarejestrować okiem kamery te wyjątkowe, piękne prace. Malarstwem interesowałam się zawsze. Maluję tak naprawdę od czasu, odkąd poszłam na emeryturę, czyli od 2001 roku.
w galerii Za Murami przy ulicy Mariackiej. To jest w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I tam właśnie pani Beata Białecka, artysta malarz, która miała zajęcia z nami, która kończyła ASP w Krakowie, u profesora Nowosielskiego w pracowni, który oczywiście zajmował się ikonami, tylko on specyficzny w tym sposób. Zapytała kiedyś, czy nie zainteresować nas ikonami, czy tam jest podchwyciły słuchaczki i od tej pory właśnie się zaczęło. Znaczy ja od początku nie bardzo siebie widziałam, bo lubiłam malarstwo szybkie, byłam niecierpliwa. No ale z czasem dojrzałam, także to dojrzewanie trwało 2 lata. Pierwsze wiadomości właśnie pani Beata Białecka nam przekazała, a potem zaczęłyśmy jeździć do Krakowa, do ojca Zygfryda Kota, który od lat prowadzi ikonopisanie. Nie wierzyłam, że kiedyś będę tak musiała takie pokłady cierpliwości, które wymaga ikona, z siebie wydobyć, no ale udało się. No lubię właśnie, jeśli chodzi o ikony, no to ikony aniołów. Szczególnym sentymentem takim darzę tam taka, w kąciku schowałam ją, bo to jest na takiej bardzo zgrzebnej desce. To jest część Jezusa Chrystusa Pantokratora, pierwsza ikonka, która pisana była według pierwszej ikony, jednej z najstarszych ikon na górze Synej. I ona jest, dlatego darzę ją takim sentymentem. Może jest na nietypowej desce, bo to jest profil od starych drzwi z kościółka, które uratowałam przed spaleniem. Gdzieś na Kociewiu znaleźliśmy. No lubię anioły, oczywiście Matkę Bożą, no bo są różne postaci, różne przedstawienia Matki Bożej. No cóż, właściwie no wszystkie. Te wielopostaciowe również pisałam, no ale tutaj akurat tylko znalazło się przemienienie, która jest moja i nie chciałam się jej pozbywać, bo to jest z jednych z warsztatów takich tematycznych. Myślę, że latem lub jesienią jakieś nowe napiszę ikony, może właśnie bardziej takie świąteczne, bardziej rozbudowane i może lepsze już, bo to są jedne z pierwszych. Znajdujemy się w Dworku Wolińskim, gdzie odbyła się gala wręczenia takich specyficznych nagród, bardzo ważnych dla tej wyspy, miasta, tak zwanych światowidów. Obok mnie stoi pani Aldona Drzewińska, która jest administratorem tego domu, który nazywa się Dworkiem Wolińskim. Pełna nazwa naszego obiektu, w którym się znajdujemy, nosi nazwę Centrum Współpracy Międzynarodowej, w której znajduje się Galeria Centrum, jak tutaj znajduje się na dole w podziemiach, jak również mieści się w budynku Harcówka, gdzie spotykają się harcerze raz w tygodniu, w czwartki. Mamy również salę muzyczną, w której dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy, spotykają się uczestnicy chóru Julin, gdzie mają swoją salę ćwiczeń, jak również odbywają się narady burmistrza, jak również naszych wszystkich zaprzyjaźnionych gmin, gdzie tutaj mamy wszystkie nasze herby gmin zaprzyjaźnionych i państw, bo nie tylko polskich, jak i również zagranicznych, Niemiec, UZOM, Venanso w Szwecji, Zielonograd, Rosja, Kalkar, Niemcy, Strafanstrop, Szwecja. Nasza obecność dzisiaj tutaj w Dworku Wolińskim związana jest z tym, że nasz główny redaktor, pan Bogusław Olszanowicz, został też wyróżniony nagrodą Wolińskiego Światowida. Gratulujemy i też dziękujemy, że tutaj przyciągnął naszą telewizję, byśmy nasze te perspektywy, horyzonty poszerzali od Gdańska aż po Wolin.
Piątkowy wieczór 26 lutego 2016 roku w Dworku Wolińskim odbyła się gala wręczenia statuetek wolińskich światowidów. Są to wyróżnienia dla osób i firm oraz stowarzyszeń, organizacji i przedsiębiorstw zasłużonych dla miasta i gminy Wolin. Oto krótka relacja z tej uroczystości. Witam wszystkich serdecznie Państwa, którzy zaszczycili dzisiaj ten szczególny dzień dla naszej gminy swoją obecnością. Drodzy Państwo, przyjęliśmy w gminie, że po pracowitym roku doceniamy tych wszystkich, którzy w istotny sposób przyczynili się do rozwoju naszej gminy, naszej kochanej gminy. Jest kilka kategorii, gdzie dokonujemy oceny. Mówię dokonujemy, w zasadzie dokonuje kapituła. Ten szczególny dzień i te wyróżnienia są pokłosem wytężonej pracy całego szeregu osób. Na dzisiejszy dzień przygotowaliśmy również dla każdego z Państwa informator będący podsumowaniem roku 2015, przedsięwzięć, zadań inwestycyjnych, imprez, w których wszyscy Państwo żeście uczestniczyli. Proszę Państwa, każdy z Państwa ma w tym udział. Bardzo się cieszę, że jest tak bardzo dużo tego wszystkiego, w czym wszyscy uczestniczyliśmy i z czego jesteśmy bardzo dumni. Kapituła składała się z przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie, z burmistrza Wolina, zastępcy burmistrza oraz laureatów poprzedniej edycji Wolińskiego Światowida. Pozostała nam ostatnia kategoria przyjaciel gminy. Osoba ta jest rodowitym mieszkańcem gminy Wolin. Obecnie mieszka w Gdańsku. Jest dziennikarzem telewizyjnym, prowadzi on niezależną telewizję TVO Gdańsk. W ubiegłym roku przekazał gminie Wolin prawa autorskie do dwóch filmów dokumentalnych o gminie Wolin. Dworek Woliński oraz Spacer po Prastarym Wolinie. Śpiewa w religijnym zespole rockowym Duwal. Pan Bogusław Olszonowicz. Pozwólcie Państwo, że wyrażę swoje ogromne wzruszenie, ale też uzasadnienie, dlaczego kocham Wolin. Specjalnie z moim przyjacielem, księdzem Zygmuntem Słomskim, skomponowaliśmy piosenkę, którą wczoraj o 22 nagraliśmy. Pozwólcie, że ją Wam zaśpiewamy. Tam jest wszystko powiedziane, a ja tylko dodam, że bardzo pomocny w tym, że zaistniałem tu w Wolinie w takiej innej wymiarze. To jest zasługa księdza Jana Obermana, a w tej chwili burmistrza Eugeniusza Jasiewicza. Swe ogrody młodości pewnie ma każdy z nas, które wiodą wspomnienia w słodki, beztroski czas. Twoim miastem jest Wolin, które kochasz od lat, gdzie uczyłeś się życia, kiedy inny był świat. Wolin, wyspa zielona, znana od setek lat, z rzeką dziwną, co wiedzie morski, szeroki świat. Wolin to gród prastary, co w historii ma ślad. Tu tak chętnie powracam, niczym wiking sprzed lat. Tu tak chętnie powracam, niczym wiking sprzed lat. Dziś nasz Wolin wypiękniał, choć zachował swój czas we wspomnieniach rybaków i zabytkach sprzed lat. W dumnych murach katedry, bramie z żelaznych krat, co pilnuje cmentarza, mogił gdzie ojciec, dziad. Wolin, wyspa zielona, znana od setek lat, z rzeką dziwną,
co wiedzie morski szeroki świat. Wolin to gród prastary, co w historii ma ślad. Tu tak chętnie powracam, niczym wiking sprzed lat. Tu tak chętnie powracam, niczym wiking sprzed lat. Choć czas biegnie wciąż naprzód, posiwiała ma stron. Często wracam pamięcią, gdzie mych dziadków był dom. Chciałbym usiąść z gitarą wśród przyjaciół sprzed lat. Przy ognisku wieczorem móc zaśpiewać dziś tak. Wolin, wyspa zielona, znana od setek lat, z rzeką dziwną, co wiedzie morski szeroki świat. Wolin to gród prastary, co historii ma ślad. Tu tak chętnie powracam, niczym wiking sprzed lat. Tu tak chętnie powracam, niczym wiking sprzed lat. Wolin, wyspa zielona, ogród mych młodych dni, miejsce wspomnień o ludziach i przyjaźni do dziś. Wolin dla mnie jest miastem, które kocham od lat, gdzie uczyłem się życia, chociaż inny był świat. Gdzie uczyłem się życia, chociaż inny był świat. Zapraszam też serdecznie do obejrzenia filmu o tym miejscu, czyli Dworku Wolińskim. Znajdujemy się w Centrum Współpracy Międzynarodowej Wolina, w tak zwanym Dworku Wolińskim, który, no to obiekt ostatnio został gruntownie odbudowany, można powiedzieć odrestaurowany. Po wojnie ten obiekt był całkowicie zniszczony. W 2009 roku obecne władze Wolina podjęły decyzję o odbudowie tego dworku i remont rozpoczął się już w maju 2009 roku. Gdy zostałem burmistrzem, będąc dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, w tym budynku była stolarnia. I moi pracownicy tu pracowali, ale budynek siłą rzeczy był w stanie w sumie zagrażającym bezpieczeństwu. Pan dyrektor Muzeum Kaube zdecydował jednak o wyprowadzeniu stolarni. I to ten budynek był przez długi okres czasu jako tak zwana trwały zabytek niszczający w sumie. Gdy zostałem burmistrzem, zdecydowałem jednak, że należy go odbudować, poznając najpierw jego historię. Historia tego obiektu sięga bardzo, bardzo daleko. Tutaj kronikarze zanotowali, że między IX a XI wiekiem w Wolinie kasztelan miał swój dwór. Najprawdopodobniej ten dwór kasztelana Wolińskiego zlokalizowany był w tym miejscu. Podczas prac remontowych, podczas prac badawczych w podziemiach tego obiektu, do którego zaraz zejdziemy, archeologowie dokonali wykopu i natrafiono na dużą konstrukcję drewnianą, datowaną właśnie na okres XI-XII wieku.
Następnie wiemy z historii, że w 1308 roku książęta pomorscy rozpoczęli budowę tutaj Zamku Książąt Pomorskich. Zamek ten powstał, tak jak powiedziałem, na początku XIV wieku i tkwił w panoramie miasta do roku 1658 do 1660, kiedy to Szwedzi go zniszczyli. Ale powiem tak, taką ciekawostkę, że zamek ten pełnił taką ciekawą funkcję, pełnił funkcję tak zwanego zamku wdowiego. Co to znaczy zamek wdowy? To znaczy, jeżeli umierał książę panujący Pomorza i zostawała jego żona, wdowa, no to żeby jakoś nie przeszkadzała w sprawowaniu rządów następcy, była kierowana na prowincję, do tak zwanych zamków wdowich. I tutaj właśnie rezydowały dwie księżne, Anna Maria Brandenburska i Zofia Saska. W miarę postępu odbudowy okazało się, że budynek jest podpiwniczony. Piwnice przez ponad 100 lat nie były odgruzowane. Po odgruzowaniu ukazały się nam przepiękne sklepienia, przepiękne pomieszczenie, gdzie były, myślę, że jednak pomieszczenia służące dla użytkowników tego dworku. Badania archeologiczne, które uczynili archeolodzy, schodząc jeszcze 2 metry poniżej tej posadzki piwnicy, okazało się, że stwierdzili trwałą konstrukcję drewnianą, datowaną przy pomocy węgla C14 gdzieś na 930 rok. To jakby potwierdziło tą możliwość i duże prawdopodobieństwo, że biskup Otton z Bambergu po ugodzeniu przez tych pierwszych Wolinian tutaj został przeniesiony do tego obiektu. Dodaje to temu obiektowi szczególną wartość również dla historii Kościoła. Dopiero druga, oczywiście, misja Ottona z Bambergu spowodowała skuteczne ochrzczenie Wolinian na wiarę katolicką. Natomiast obiekt jako taki służył tu już po kolei książętom pruskim, szwedzkim, polskim. Zamek znika z panoramy Wolina w roku 1655-660, kiedy to Szwedzi zajęli Wolin. I no wiemy, że ten okres nie był najszczęśliwszy dla miasta. Miasto całe uległo wielkiemu zniszczeniu, a dworek, ten zamek został całkowicie zniszczony. Później na przełomie XVIII-XIX wieku rodzina pomorska von Bellow posadowiła dwór. Dwór ten tak został postanowiony nieszczęśliwie, że właściwie postawiono ten dwór nie na fundamentach Zamku Książąt Pomorskich, a obok fundamentów. I to spowodowało, że obiekt ten został właściwie uległ bardzo, bardzo dużej degradacji. Możecie Państwo zobaczyć na zdjęciu, które w holu jest, jak ten dwór wygląda w roku 2009. Dzisiaj mieści się tutaj, jak powiedziałem na początku, Centrum Współpracy Międzynarodowej, to znaczy mamy tutaj miejsca spotkań wszystkich delegacji, które przyjeżdżają do Wolina z miast partnerskich. Wolin ma podpisane umowy z 6 miastami partnerskimi, w tym 5 umów partnerskich z miastami zagranicznymi. Najstarszą umową historycznie jest umowa z Venanceau z Francji, podpisana 21 lat temu. Następna umowa z Usedom. Taka ciekawostka, mamy partnerską umowę z Usedom, gdzie wiemy, że jest to miasto o nazwie Usedom, leżące na wyspie Usedom. A Wolin jest miastem Wolin i leży na wyspie Wolin, czyli to jest jakby taki naturalny nasz partner, z którym prowadzone są już od 11 lat różnego rodzaju kontakty partnerskie. Następnie 10 lat temu podpisano umowę z miastem z południowej Szwecji, ze Skåne, to jest miasto Staffanstorp. Później jeszcze jedno miasto niemieckie, Kalkar, oraz w międzyczasie podpisaliśmy umowę partnerską z miastem z okręgu, z obwodu kaliningradzkiego, z okręgu Zielonogradzka.
Ostatnią umowę podpisaliśmy z miastem polskim, z Walimiem. Jest to nasze miasto bliźniacze, różnimy się tylko dwoma literami, Wolin, Walim. I bardzo ciekawie te miasta się uzupełniają. My leżymy nad morzem, oczywiście mamy taki troszeczkę specyficzny dostęp do morza, natomiast Walim leży w górach i szczególnie bardzo aktywna wymiana jest między młodzieżą, między szkołami wolińskimi i walińskimi, a ostatnio bardzo zintensyfikowały się kontakty między emerytami wolińskimi i walińskimi. Po prostu delegacje wyjeżdżają do siebie, nasze dzieci, szczególnie w okresie zimy, na narty. Wszystkie dzieci uczą się już nauczyły się na nartach, które tam kiedykolwiek były w Walimiu, a walimskie dzieci tutaj korzystają z uroków morza. Naturalnie dworek jest dostępny dla ogólnej publiczności, ale tak jak powiedziałem, mieści się tutaj właśnie to Centrum Współpracy Międzynarodowej, ale oprócz tego mamy w tym obiekcie zlokalizowany jest Urząd Stanu Cywilnego, gdzie no, zawierane są śluby. Wszystkie pary wolińskie w pięknych warunkach mogą tutaj zawierać śluby, zawierać małżeństwa. Mamy tutaj jeszcze na dole, właśnie w podziemiach, jest galeria sztuki i sala koncertowa. Jest tam wspaniała akustyka, organizujemy koncerty, przyjeżdżają tutaj artyści z krajowej czołówki, a nawet i zagranicznej. I jest to największa sala w Wolinie, gdzie mieści się około 200 osób i takie koncerty często się odbywają przy różnych okazjach. Cały remont obiektu był pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków, pani Ewy Staneckiej, i ona jakby pilnowała, żeby ten obiekt został odbudowany według koncepcji właśnie, no według starych planów. Niestety mówię to i ubolewam nad tym, obiekt ten został odbudowany jako dworek. Jako dworek, jako ta ostatnia konstrukcja tej rodziny von Bellow. Natomiast no, na pewno inaczej by wyglądał, gdyby była decyzja podjęta o odbudowie zamku, ale niestety zamek był tak gruntownie zniszczony, że w zasadzie jedyny zarys tego obiektu możemy podziwiać na mapie Lubinusa, na tak zwanej mapie Lubinusa z 1618 roku, gdzie w panoramie Wolina ten obiekt jeszcze funkcjonował. Podczas rozpoczęcia prac remontowych pan burmistrz podjął decyzję o rozbiórce garaży, które zaraz po wojnie zostały zbudowane, które przylegały do właśnie tego dworku. I taka panowała opinia, że ten mur, który jest widoczny od strony północnej miasta, jest murem obronnym pozostałym z czasów szwedzkich, z czasów pobytów Szwedów w Wolinie. Po rozebraniu tych garaży okazało się, że w murach są tam pozostałości sklepień łukowych. Świadczą o tym, że była to jakaś budowla, piękna budowla, i znowu wpatrując się dokładnie w mapę Lubinusa, możemy zobaczyć również w źródłach pisanych, jest to ujęte, przy zamku była kaplica zamkowa i te okna były najprawdopodobniej sklepieniami i oknami kaplicy, który był tutaj właśnie przy Zamku Książąt Pomorskich. Wiemy, że znowu ze źródeł pisanych, że w 1535 roku po sekularyzacji Pomorza, po przejściu Pomorza na protestantyzm, kościół został właśnie zlikwidowany i zabudowania zostały włączone w zabudowania zamkowe. Podczas prac remontowych odkopaliśmy część tylko podziemi tego obiektu, to znaczy podziemia będące pod tym dworkiem, którym tutaj aktualnie się znajdujemy. Ale wiemy również z cząstkowych prac badawczych, że w dalszej części obiektu, tutaj właśnie po mojej lewej stronie, na długości około 80 do 100 metrów, są również podziemia, ale zasypane. Tak jak podziemia Zamku Książąt były zasypane przez około 150 lat, tak tamte są w dalszym ciągu zasypane i czekają na prace archeologiczne, na odkrycie, na odkopanie tego obiektu. Jesteśmy w gabinecie reprezentacyjnym miasta, które znajduje się właśnie w dworku wolińskim, ewentualnie, jak można powiedzieć, Centrum Współpracy Międzynarodowej.
W tym miejscu są przyjmowane delegacje miast partnerskich, które przybywają do Wolina. Dla kurtuazji, dla podkreślenia ważności tego faktu przygotowaliśmy wizytówki wszystkich burmistrzów miast, z którymi współpracujemy. I tak dla przykładu mamy tutaj wizytówki burmistrza Wolina, naturalnie to zawsze jako gospodarza mamy wizytówkę, a tutaj mamy wizytówkę burmistrza Staffanstorp. Jeżeli przyjeżdża, pozostałe wizytówki tutaj są zmagazynowane, jeżeli przyjeżdża burmistrz Usedom, czy burmistrz Staffanstorpu, czy Kalkar, wtedy jest podejmowany jakby z tymi wizytówkami. Oczywiście podczas tradycyjnych festiwali Słowian i Wikingów podejmujemy delegacje kilku miast jednocześnie. I wtedy jest bardzo miła, przyjemna atmosfera, kiedy wszyscy mogą usiąść przy tym stole i prowadzą rozmowy. I jest to podarunek, jaki otrzymaliśmy od delegacji miasta Venanso. Książkę tą otrzymaliśmy 21 lat temu i w chwili podpisywania umowy partnerskiej między Wolinem a Venanso. Jest to bardzo ciekawa rzecz i książka, w której jest tylko jedno zdanie. Ono jest napisane w języku polskim i w języku francuskim. I właściwie to jedno zdanie jest jakby motto dla włodarzy miasta Wolina, dla ludzi kultury, którzy tutaj pracują. No, staramy się mieć dużo tych kontaktów, staramy się przyjmować różnego rodzaju delegacje, ale to te spotkania nie ograniczają się tylko do spotkań burmistrzów, do spotkań oficjeli, ale przede wszystkim zależy nam na wymianie tak zwanych, przepraszam za słowo, zwykłych ludzi, którzy no, i z Wolina jeżdżą do miast partnerskich i z tych miast partnerskich do nas przyjeżdżają. I no, po drugiej stronie widzimy tam na przykład taką replikę łodzi. Jest to łódź wykuta z granitu. Jest to, jak powiedziałem, replika oryginalnego pomnika, który stoi nad Renem koło miejscowości Kalkar. W oryginale ta łódź ma 4 metry na 1,5 metra, wykuta z granitu, ale najciekawszą rzeczą jest to, że ta łódź stoi na takim słupie kamiennym, który ma 8 metrów wysokości. I jeżeli jest wylew Renu, to wtedy ta łódź pływa w wodzie, czyli mamy skalę porównawczą, jak wysoko Ren potrafi wylać. Do 8 metrów podnosi się poziom wody w trakcie wylewu. Obok, po lewej stronie, jest fragment takiego odwiertu w mieście partnerskim w Usedomie. Remontowano ratusz i właściwie sprawdzano podłoże kościoła. I remont rozpoczął się od tego, że trzeba było dokonać odwiertów, bo tam no, miano podejrzenia, że jest grunt bardzo niestabilny. Podczas odwiertów wydobyto ten kawałek granitu, został on pięknie obrobiony, opatrzony tabliczką i sprezentowany nam jako dar miasta Usedom. Po lewej stronie widzimy flagę oczywiście Szwecji. Jest to flaga podarowana nam przez delegację Staffanstorpu. To jest miasto na południu Szwecji w regionie Skåne. Obraz ten otrzymaliśmy w podarunku od byłych mieszkańców Wolina, od Niemców, którzy w roku 1945 zostali stąd wysiedleni. I jakby utarło się już, taka tradycja jest, że ci ludzie, którzy jeszcze żyją, ale albo ich rodziny, przyjeżdżają do Wolina co rok, co 2 lata i tu spotykamy się właśnie z nimi, rozmawiamy na te tematy, jak było, jak miasto wyglądało. I podczas ostatniej wizyty właśnie w tym roku, w maju, podarowano nam tą panoramę Wolina. I korzystając właśnie akurat z tego obrazu, mogę powiedzieć, że no, niestety miasto zostało, tak wyglądało w marcu 1945 roku. Po 2 miesiącach działań wojennych, kiedy wojna w sensie działań militarnych przyszła do Wolina, miasto zostało zniszczone w 90%. I z tej panoramy na dzień dzisiejszy tylko jeden, jedyny obiekt funkcjonuje. To jest kościół świętego Mikołaja, ale ten kościół był oczywiście bardzo mocno zniszczony, były tylko kikuty tego kościoła. Remont rozpoczęto dopiero w roku 1988-90, można powiedzieć na przełomie, a został oddany do użytku wiernych w roku 2003.
Ten obiekt jest otwarty codziennie, od godziny 9 do godziny 16. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest tutaj galeria, można zwiedzać obrazy. Co miesiąc, co dwa miesiące lub co trzy miesiące organizujemy różnego rodzaju wernisaże. Zapraszamy artystów, którzy wieszają swoje prace i również te prace uatrakcyjniają cały obiekt. Sam obiekt sam w sobie stanowi oczywiście atrakcję, ale również no, to, co się również dzieje w tym obiekcie, jest również atrakcją. Bardzo serdecznie zapraszam do dworku i do naszego muzeum.